bardzo proszę teraz. To można trochę. Ja proszę. Trochę bardziej. Jak? Myślę. Cześć, to jest dla was. Poznania. Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta Poznania. Tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta Poznania. Dziękuję bardzo. Nie możemy patrzeć przez pryzmat tego, że nasze działania będą podejmowane w oderwaniu od tych działań, które będą podejmowane w sąsiednich gminach czy w całym województwie. Dziękuję moim najbliższym, że zawsze byli dla mnie ważni, że zawsze byli razem ze mną. Zatem pozwolę sobie przekazać ten historyczny łańcuch, który od czasów Cyrela Ratajskiego jest symbolem władzy w stołecznym mieście Poznaniu. Przekazuję, jeszcze raz chcę to wyraźnie powiedzieć, z życzeniami jak najlepszego rozwoju miasta i spełniania marzeń poznaniaków. Panie Prezydencie, pańską godność i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję prezydentowi Grobelnemu za 16 lat sprawowania urzędu. Te lata przypadły na najpiękniejszy okres w historii Polski, na 25 lat wolności. Niedawno ten jubileusz obchodziliśmy. I te 16 lat to jest 64% tego okresu. To jest okres, w którym Poznań się rozwinął, w którym się rozwinęła Polska. Wielu z nas, wielu poznaniaków osiągnęło sukces, natomiast wielu tego sukcesu jeszcze potrzebuje. Po tym okresie musimy spojrzeć na tych najbardziej potrzebujących. Osiągnęliśmy wielki sukces, ale również widzimy takie problemy jak rozwarstwienie, widzimy takie problemy jak to, co mamy na co dzień w mieście. Jest ile rzeczy, które musimy jeszcze poprawić.